Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny w grze The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku pokonaliśmy The Lomba i odblokowaliśmy was pierwsze przejście Victory Lapa, gdzie mamy te same przedmioty, co mieliśmy, ale jest więcej elit, jest ciężej, trudniej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Odsyłam bardzo chętnie do poprzedniego odcinka osoby zainteresowane, bo tam wyjaśnię, dlaczego tak jest, że po prostu zdecydowałem się, że to rozdzielić na dwa odcinki, może nawet na trzy, jeżeli się uda kolejnego Victory Lapa zrobić. To jest bardzo prawdopodobnie, biorąc pod uwagę posiadane przedmioty. Super Charge, spokojnie. Churchill Blue, okej. Muszę uważać na to, bardzo. Oczywiście też dopuszczam jedną możliwość sprawdzenia sobie, czy... No kurde, nie wiem, czy ja po prostu za pokonanie teraz... Czy nie, powiem tak. Ja to robię już pod Victory Lapa, bo tak mi się podoba. A tutaj przynajmniej zebrałem. Tak. Ja to robię pod Victory Lapa, jak tam idzie. I nie będę się jakoś spinał z Mega Satanem. Nie opłaca mi. Jest klucza. Diabeł mnie próbuje defak. Kurde, inne serducho. Nie. Bo mimo wszystko już mam. No, masakryczny damage. Więc nie widzę sensu, żeby jeszcze bardziej go podpakowywać. A nie jestem też, powiem szczerze, pewny, jak to wygląda pod względem. No właśnie tych. No. Pod względem Mega Satana i pozostałych achievementów. A wolałbym zrobić achievementa za ukończenie Victory Lapa 3-4 razy. Chyba za lasta jeszcze zobaczę, pomiędzy odcinkami nawet. Jak to jest. Czy między następnym. O ile się ukaże. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo prawdopodobnie jest achievement właśnie za Victory Lupa. To chyba chodzi o to, że muszę losem wygrać nawet tego Victory Lupa. Na losta się przekształcamy w momencie, gdy ukończymy tego Victory Lupa kilka razy. Ja to jeszcze nie znam. Dobra. A więc chodźmy najpierw na bossa. Więc zobaczymy. Może najpierw jak zobaczę Victory Lupa. Będę musiał zaraz zobaczyć. Zaraz na Victory zobaczę. Ja był nie. Teraz szybciej nawalamy, jeszcze szybciej, jeszcze dalej, jeszcze mocniej. Jej. Dobrze, to nie wlazłem. Szukamy szybko przedmiotu. Bo szczerze, że może po prostu. Nie, muszę poczytać. Kurde, nie kojarzę. Bo nie kojarzę cholernie. W jakiej zasadzie to działa. Szybko. Przecież tak, biorąc pod uwagę ilość rzeczy, które już posiadam, damage, przedmioty i tak dalej, no to jest... Kurde, mała potrzeba tego, że może oka trafi, to by było dopiero cały damage, bo on to mi daje 2 damage, tam 3 nawet, to było 37, no to kurde. No, to by była masakra. Dobra, trafię. Zobaczmy, co tutaj. Dobra. Nic ciekawego, te tabletki, których nie użyję, bo nie lubię tabletek. Przynajmniej nie z tym przedmiotami, o, nie? No, może pieniądz nie śmierdzi, jak ci mówię. Przyda się. Pieniądze się zawsze przydadzą. Cześć. O, wafel. Wafel jest zawsze spoko. Wafla to ja mam nawet teraz na talerzu sobie odgryzam. Wafle są spoczko. To obniża nam damage o połowę. Dobra. A, dobra, wczona, idziemy dalej. Tego nie biorę, bo to ja. I kurde, no. Trzeba poczytać zaraz o Victory Lupie. Wejdę szybko na Victory, bo zajdę prawie zejście na kolejny poziom i zostawię. Isaaca, poczytam o. A! Serce czarne zostawiłem. Najgorzej! Najgorzej, typiarze. I. Kurde, po prostu ten. Victory Lap. Co to jest? Victory Lap.
Mechanika dodana tam w Afterber Plus, Wiktor na tylko na Afterber Multiply, ten to longer, to skill, okej. Okej, nie można, większość achievementów jest zablokowana. Okej. Okej, okej. Aha, dobrze, dobrze. Czyli muszę 3 Victory Lapu ukończyć. Dobrze. To za to jest achievement, którego akurat nie mam. Prawdopodobnie. Więc postaramy się go zdobyć. Tylko muszę uważać. Kurde, jest jeden przedmiot, który by mi ustawił grę. Polymantel. I tak, kurde, bez. Ciemy, bo no Holy Mantle by mi ustawił grę, bo biorąc pod uwagę, że trzeci Holy ten run jest lostem bez Holy Mantle, no to kurde Holy Mantle by mógł mi ustawić grę, chociaż biorąc pod uwagę itemy, zdolność latania i tak dalej, w ogóle ten bonus lusta, czy lust lusta, no to może być ciekawie bardzo, może być ciekawie. Widzę, że gra się coraz trudniejsza. Karto, to... No nie, nie chcę się powiesić, przykro mi. Nawet na chwilę się nie wieszał. Muszę znaleźć przedmiot. Room z przedmiotem, bo nie wiem. O, jest to gumowa. Sulfur acid. Damage plus tam łzy mają szansę, jak trafią na kamień. Stopić go bodajże, co jest przyjemne. O, wow, oberwałem. Kurde, kupi sposób, oberwałem. Daj. To jest po prostu cztery. A, deep pocket, który podaje. A weźmy to, czy da się. Dobra. Wchodzimy, oramy przeciwników, lecimy dalej. Super szybki ranik. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście musimy znowu już Delamba pokonać. Kurde, muszę zacząć uważać. Muszę zacząć uważać, bo ja w głupi sposób tracę życie. Co z tego, że bossy tłukę szybko, ale no. Lazarus Rax. Nie, nie chcę Lazarus Raxu. Weźmy drugą część klucza. To już nie mogłem najpierw podbić anioła, a później też Fetisa. Ale co zrobić? Co zrobić? Kurde. Ale dzięki temu podwyższamy sobie jeszcze bardziej szanse na Angel Room'a trafieniem. To jest spoko opcją. Bo w Angel Room'ie na naprawdę breakingowe itemy tak dropnąć. Kupa. Dobrego. Muszę znaleźć, szybko znaleźć po prostu room z przedmiotem, ewentualnie to zastać, użyć i spływamy. Paska, nie. Kiepski item, naprawdę. Damage robi się coraz bardziej. Czarne serce, tablet. Widzicie, jest coraz więcej tych, jak oni mają, czempionów. To właśnie jest. Za drugiego Victory Loopa też jest przedmiot, tylko nie pamiętam kompletnie, czy mam go odblokowanego, czy nie. Mogę się nawet mylić, że mam tego za pierwszego Victory, czy za drugiego Victory Loopa. Chodzi o to, że ja nie jestem pewien, ile ja Victory Loopów łącznie kilkowy. Kurde, ej, tak to pięknie. Nie jestem do końca pewien właśnie, ile ja zrobiłem Victory Loopów, więc się przekonamy. Przekonamy się, czy ja dostanę po tym achievementa, czy nie. Ze każdego achievementa się ucieszę, nie ukrywam. Pyro, już byłeś. No, jeszcze szybszy, jeszcze większy attack speed. Miło. Zobaczmy, co tutaj dajecie. Chest. No, może nie. Może jednak nie. No, nie kusi mnie w ogóle to. Chest, wykupować. Gra mi mówi zdecydowanie: nie idź na dół, idź do góry. Na górze czeka cię coś zabawniejszego niż na dobre. Ale to na dole, niech czeka.
damage 380. Kurde. To jest no potężny damage, prawda? Biorąc pod uwagę, że widzicie, nie ma bossa. To biorę. Zobaczmy, co tutaj jest. The Void. Ale jak go wezmę, to resztę się po prostu... To nie wiem, co to jest. To muszę wziąć. Ale to u góry mnie też kusi. Cholera. To u góry jest też genialne, ale tego nie mam. Tego glypa jeszcze nigdy nie wziąłem. Mam za dużo tych. Weźmy, rozwalmy statuę. Zobaczmy kolejnego anioła. Czy dostanę kolejną część klucza? Nie, skrzynkę. Aha. A niech będzie. Czyli po zdobyciu klucza do diabła, czyli mega diabła, czy mega Satana, nie mamy jakiejkolwiek możliwości już zyskania kolejnych kluczy. Czyli nie ma możliwości zyskania jeszcze bardziej większej szansy na Angel Rooma, przynajmniej przez KPC-y. Nie wiem, co ten glyf daje, ale musiałem go zebrać ze sobą. Nie wiem, co to jest naprawdę. Ale wezmę, bo nie kojarzę. Słoi z muchami, nie. Siła będzie. O, fajnie, że można. Kurde. Wysadźmy tam. Kurde, już trochę game breakingowe się to robi, naprawdę. Zbieramy ogromną ilość przedmiotów, ogromną ilość wszystkiego. Dobra, mama. Za pierwszym razem siłę, kurde. Siłę wzięła, patrzmy co mam. Gravity nie. Boxer Spider nie. D1 nie. I Rainbow nie. Yeah. Mam nadzieję, tak, wziąłem na szczęście negatywa. Więc jest ok. Ile już mamy? No, 11 minut, ja już kurna. Ten jeden z szybszych ranów, naprawdę. Ale biorąc pod uwagę to, co się wyrabia, ten damage. Angel skrzynia. Jeszcze raz. Nie? Fate Reward. Jeśli wybierzemy Fate Reward, to mi daje. Pamiętam tego. Ducha. Tak. Zobaczmy. Szybkość. Nie. To też nie. Dobra, szukamy bossa. Szukamy bossa. Robimy to szybko. Robimy szybkiego rana. Tutaj. I ojej, to już jest wymagający trochę room. Tragedii nie ma. Okej. Ekpas. Nie chcę robić zejścia niżej, bo ja wolę bossa pokonać, dostać przedmiot, nie szansy. Rooma, Angel Rooma kolejnego. Jeszcze więcej damage'u załapać i w ogóle. Karta The Stars, no, fajna do ucieczki, ale nie dla mnie. Ja w sumie mogłem hasza pokonać, czyli upodlić hasza dla dodatkowych przedmiotów, prawda? Ale nie chcę ryzykować, bo by mnie kusiło, żeby iść do Deliriuma znowuż. No ale co to robić, tak to już. Prawa szybko, RT darmowe. Dyskujemy się ten Black Earthy. Dobra, tu co jest? Mama Gerdy. Przedmiot. Mleko chętnie wezmę, bo jeszcze pełne życie. To chętnie wezmę. Ja nie pamiętam, co ona daje, ale jak już dają, to żal nie brać. Żal nie brać po prostu od darmowych przedmiotów. Mogłem zabrać i przejąć. A zaglądnijmy. Aha, dobra. Tam po prostu rzeczy randomowo się spełnią. Kurde, 7-0 luck. Kurde, pozdrawiamy. Pozdrawiamy szczęśliwców, którzy wygrali bana. Śmieszki, heheszki. Tutaj się runa. A tak, bo... Ta runa mi zmienia przedmiot, więc jest szansa, że to jest przedmiot. A, dobra. Jestem debil.
Stoję, drzwi otwarte, a ja stoję i się... Czekam aż... Okej. Muszę uważać z tymi strzałami, bo jednak one rozwalają kamienie. A kamienie tutaj mogą być czasami... Otwórz ci kamień, otwórz ci czosze. Dobra, popatrzmy. Tutaj nam boss rush, czy boss room, że trzeba można wejść z małą ilością kapsu. Dlatego Blue Baby jest pod tym względem fajny, bo on zawsze może wchodzić. Myślę, że ma się mało ten. A wszyscy, dobra. Do góry raczej pójdę. Wezmę sobie to. Uzyskam dzięki temu kolejne serce, chociaż tak już one nie jest zbytnio potrzebne. Wasza wałka. The Lost Temple, powiem szczerze, że będzie najtrudniej przejść to bez Holy Mantle. Chociaż ja już skończyłem grę. Lost bez Holy Mantle to. Ach, to były czasy, zanim jeszcze wiecie, Losta zbustowali, Prestigo skończył całkowicie. Losta, co się będzie. Znowu łapki. Po mamusi, ja skoczę, coś zobaczyć. Nie aż. Sztynks, it sztynks. Kolejny kurde ten room. Bierzemy. W końcu się muszą wyczerpać tam przedmioty. I w tym miejscu ja zrobię 5 sekund przerwy. Okej, jestem już z powrotem i jedziemy, żeby nie tracić głupio hapsów, znaleźć szybko szatana, szatana szybko płuc i będzie dobrze. Co tutaj? Ojej. Ja? W dół, chodźmy tam na tym zaglądam. Ojej, ciekawy room, powiem szczerze, nigdy go jeszcze nie spotkałem. Tu nie mam zamiaru się nawet płuc, bo mi się nie opłaca. Tak, oczywiście. Jedna strzała, 100% szans na rozwalenie kamienia i witamy kurde przyjemnych przeciwników. Rzeź to jest, naprawdę. Kurde nie, właśnie to jest takie fajne w tym Isaacu, że czasami jak RNG podejdzie, to to kurde game breakingowe się robi, że to się robi łatwo. Idziesz, wchodzisz do pomieszczenia i tłuczesz wszystko, o nie. Właśnie to mnie może na dolości zabić. Aktuale, ale mam nadzieję, że mi się uda. Jestem dobrej myśli, że może się udać, że jest, jak tam ktoś mówił, znany, nie wiadomo, że kochany, ale ktoś mówił, yes, we can. Powiem szczerze, że to będą jeden z najlepszych chyba odcinków ostatnio na Isaaca. Dawno się dobrze tak nie bawiłem. Powiem szczerze, bo no, przyjemnie się gra, naprawdę się gra mega przyjemnie. Zresztą sami widzicie, co się dzieje. Szczególnie, żeby na ten pryzmat wejdzie, to już całkiem. Diabeł wchodzi i wychodzi. Walka z diabłem, kurde... momentalna. Pierwsza noga już po diable. A wchodzimy do... Dark Rooma po raz drugi już. Po raz pierwszy, dla mnie już po raz drugi. Otwiera się ten... kupiarz. Idę, o nie, gol, bombę, wydupię bombą. I znowu pójdę w prawo. Ostatnio mnie ta droga zgubiła. Widzę, że ostatnio to samo jest. Znowu duchy. Jeden został tam. Prawdą jest, że jak nie wrąbię się w głupi sposób na damage, na loście, no to będzie GG. Ewentualnie pytanie, jakie bossy. Bo są na takie o. Mogą być dość pierdolone. No, mniejszy ja, no. No właśnie o to chodzi. Kurde, są rzeczy, które mogą być upierdliwe. Babyś baby, no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Zjem po prostu. Razał tam. I tam. Okej. To tak będzie. Raz wasz przedmiot. O, damage up, jeszcze kolejny. 0,70 co prawda tylko, ale damage up, za to spoko. Możliwe, że po prostu pozwiedzam sobie
na więcej tego poziomu teraz, żeby nałapać jak najwięcej przedmiotów, lepszych lub gorszych, jak w tym wypadku, ale żeby jak najbardziej podpakować właśnie most. Ostatnią rundeczką, short bench, kurde, ej, lol, 76 damage, boże, ale to jest rzeź, to jest rzeź niewiniątek, to jest rzeź, chodzisz, przecież to nie, przecież to na losie będzie masakr. Short range, co z tego, że short range, jak to leci tak przez pół plaż, taka, kurde, wielka łza, ja, nie, przecież to losem będzie masakra, no, przecież ja będę wchodził na bossa, pyk, nie ma, bossu. Ale przeszukajmy jeszcze pozostałych, nie? Zobaczmy, tutaj się czai. Ale muszę uważać mimo wszystko, bo są przeciwnicy, którzy no... mogą mnie zaorać. Mogą mnie zaorać, więc ja nie mogę być zbyt pewny siebie. A ja się zrobię z kim? Taką jedną wielką łzą. Żeby wypić na Discorda. Okej, okay. Widzę, że no gra chyba wyczaiła, co ja chcę zrobić, chcę napidować przedmioty i nie chcę przedmiotów. Aż ty grać było. No jak jest, powiem szczerze, że ten jeden challenge, żeby... O, właśnie to mówię. O Boże, co to jest? O Boże, ej! LOL, ej! Fajnie ten przedmiot, powiem, że taka wielka gałka oczna. Teraz się chyba może rozpaść. Nie, nie może rozpaść, ale no. Robi totalny damage. Tutaj, tu jest 5 centówka. Dzięki, ale nie. Potrzebuję tych pieniędzy. O, wow! Uważaj na to. Pająk. Proszę. Weźmy. Hot bombs. Nie, że zamierzam używać, ale darmową bombą się nie zagłębię. Aż całe piętro, kurde. No. Taka rzeź, naprawdę. Rzeź typiarzy. Dobra, chodzimy na bossa. Na bossie gini. Dobra. Yes, of course. Yes, I won. Gorzej, teraz gramy The Lostem. Nie? Był drugi. Aha, dobra. Czyli część przedmiotów straciłem. Ale to było już wszystko i w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym.